Zaczynamy poniedziałek od Karol. Spotkania z panem prezesem. O czym będziemy rozmawiać? Co, nie wiem, ty przygotowałeś agendę tego spotkania. Zawsze się wymigujesz. No jak? Zarządzałeś spotkanie, no to jestem, nie? Dobrze. Jakie tematy, to nie wiem. Będziemy zobaczyć. Poniedziałek to chyba dobry dzień, kiedy no, nie ma meczu. Najlepszy. No jak jest piątek mecz, to poniedziałek jest fajny dzień. Cześć, co robisz? Męczę się ze zrobieniem kawy. Dobrze, to innego dnia. Tygodnia. Dzień dobry, można do pana prezesa? Dziękuję. Dzień dobry. Przełożyliśmy naszą tygodniówkę z uwagi na to, że Pauliny nie ma, nie? A od przyszłego tygodnia zacznę. Okej, okay. Zacznę od przyszłego tygodnia. Czyli moglibyśmy dzisiaj coś porobić, czy nie? Mhm. Tylko nie wiem, czy... Patty, ile ty masz pucharów? Jeszcze raz? Co piszesz? A co piszę? Rozplanowuję sobie publikację na naszego Facebooka a propos otwarcia forum, które już, znaczy forum naszej wyspy. Naszej wyspy. Centrum handlowym forum. To o tej wyspie był ten film, tak? Tak, tak. To wcale nie transfer, który będzie za tydzień, a wyspa sprzedażowa. Dziękuję bardzo. A ty jak zaczynasz poniedziałek, Patty? Od soczku. Zdrowo. Z czego ten soczek? Nie, to smoothie. Smoothie? Z czego smoothie? Nie wiem, to ananasa, mango chyba. To życzę ci spokojnego dnia. Zdrowo, dziękuję. Zmieniłaś fryzurę? Ale ładnie. A ty? Nie, ja nie zmieniłam fryzury. Na dziesięciolecie nasze, wiesz? Tak, ślicznie wyglądacie. Dobrego poniedziałku życzę. Czego zaczynasz dzień? Tak serio. Od czego zaczynam dzień? Od nastawienia się na tydzień pracy. Dobra, nastaw się pozytywnie. Jesteś bardzo pozytywną, dobrą osobą. Ile lat już piaście? 8. No to goń Renię, ona ma 10. No spokojnie. Spokojnie, Renię nie przegonię. Sales Department. Cześć. Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Kto wcześniej zaczął pracę, ty czy Renia? Razem, równo. 10 lat, to kiedy dokładnie wychodzicie? 31 października. No to będziemy czekać na tą rocznicę dziesięcioletnią. Renia zrobiła już nową zrobiła już fryzurę na ten czas. Dobry. Cześć panie sprzedaż. Ile poszło biletów na mecz z Wisłą? Wszystkich? 3,5? Zaleczy idziemy też przyjezdnych. Liczymy przyjezdnych. No to... Bo nie widziałem na nim cię minut tego z informacji, ale nie było podany. Panie Robert. Łącznie osób było 4420. Co ty gadasz? To już stare dobre czasy. Tam ludzie narzekają z tą pandemią. O co w ogóle w tym chodzi? Że mamy limity czy nie w końcu? Znaczy, limity dla nas są narzucone przez miasto tak naprawdę, więc my byśmy jak najbardziej chcieli udostępnić dla kibiców cały stadion. Mhm. Natomiast no, to dział bezpieczeństwa z miastem prowadzi cały czas negocjacje, żeby udostępnić dla kibiców więcej. 100%. Ile mamy teraz do udostępnienia? 50%? 50%, ale też są na przykład niektóre siedzenia są niedostępne ze względu na to, że jest strefa 1, gdzie mhm. jest ekstraklasa i tak naprawdę też nam jakby zabierają te miejsca siedzące, więc tak naprawdę jest troszeczkę poniżej 50% stadionu. Czyli 9200 to jest ten 100%, nie? Czy u nas max to jest 4464 osoby. Czyli był komplet ostatnio. Prawie. Więcej nie mogliśmy już tak sprzedać. Czekamy na lepsze czasy. Dziękuję. Poniedziałek po meczu piątkowym z Wisłą tym razem. Wszystko przepięknie posprzątane i muszę wam powiedzieć, że naprawdę wspaniale wszystko pachnie. A, bo były prane nasze banery. Reklamy wielkoformatowe. Flagi. Lotto. Czekajcie, powąchamy. Są pewne plamy, których się nie da zmyć, ale super. Wyprane wszystko i wszystko się ładnie suszy na słoneczku. O, ktoś jedzie. Jedzie, proszę. Dzień dobry, Piast TV. Gdzie pani jedzie? Po listy. Jakie listy? Nie. Pani jest z poczty. No. Super, to pozdrawiamy. Wszyscy kibice panią pozdrawiają. Nie. Wszystkiego dobrego. Wpuścił pan pocztę? Słucham? Wpuścił pan pocztę? Pocztę pan wpuścił. To dobrze. Dobrze, pana imię jeszcze potrzebuję. Ja? Pan? Pana imię? Stanisław. Pan Stanisław, pan już był w telewizji ostatnio, nie?
Tak, oczywiście. No i jak tam poniedziałek rano u pana wygląda? Bardzo dobrze. Jest piękna pogoda. No oczywiście. I zaczynamy kolejny tydzień. Taka jesienna. Jesienna, ale jest słoneczko, więc cieszymy się bardzo, że wygraliśmy ostatni mecz i mamy wreszcie troszkę. Będzie dobrze, zobaczymy później. Nie wiem do czego to służy, ale ktoś zostawił to chyba po meczu. Ktoś z ochrony albo z policji. Ciekawe czy wytrzymałe. Wytrzymałe. Dobrze, że nie zostało użyte. Boisko jest teraz na etapie odpoczynku. Dwa tygodnie na przerwę reprezentacyjną będzie nasze boisko sobie odpoczywało i się regenerowało. Jeszcze są jakieś pozostałości po meczu, ale będą chłopaki nad nimi pewnie pracowali, żeby doprowadzić je oczywiście do najlepszego stanu. A my zobaczymy, co się dzieje jeszcze w środku. Dzień dobry. Piast TV. Myślałem, że nikogo tu nie spotkam o tej godzinie, ale to spotkałem trenera. W najgorszym momencie. Panie trenerze, co pan robi w poniedziałek rano tutaj? Podsumowuję weekend i szykuję się już do kolejnego. O nie, szybko minął weekend z akademią? Tak, dosyć szybko, ale też intensywnie, więc w porządku. Wy pracujecie naprawdę 2-4 godziny i 7 dni w tygodniu. No, bywa różnie. Są trochę luźniejsze momenty, są luźniejsze weekendy, ale z reguły są mocno zapracowane. A kiedy naprawdę odpoczniecie, tak żebyście mieli taki dłuższy okres, to co, święta? Święta tak, święta na pewno. No, staramy się, żeby i wakacje, i ferie, zarówno dla zawodników, jak i dla nas, również były czasem wolne. Okej, okay, do kiedy pracujecie? Do kiedy treningi? Do 21 czy 2 grudnia włącznie. A zaczynacie nowy rok potem od? Pewnie jakoś po feriach. Trudne, nie. Jeszcze przed feriami, po święcie Trzech Króli na pewno. Czyli co 2 tygodnie. No to życzę wam, żebyście mieli siły i czas. Fajny był weekend ostatnio, słoneczny, a wy musieliście pewnie spędzić go w pracy. Na powietrzu. No ale to w takich warunkach to aż miło pracować. Dobra. Dziękuję za wypowiedź. Pan Dawid Wiejowski. Trener Dawid Wiejowski. Jak podpisać? Jako koordynator? Koordynator do spraw rozwoju i nowych projektów sportowych. Bardzo dziękuję. Kogo chcę pozdrowić? Ja chciałbym pozdrowić mojego brata Daniela, bo okay. Bardzo często nas ludzie mylą. No tak, imiona właśnie. Nawet i ty. Tak, przepraszam. Nic nie szkodzi. Dobra. I trener przyjechał dzisiaj do pracy na rowerze. Ładny rower, taki już szybki, co? Ile wyciąga? Zależy kto jedzie. No, pan trener jak jedzie? Nie, ja nie za szybko. Ja bardziej rekreacyjnie do pracy, więc spokojnie. Ile kilometrów? Do pracy staram się wydłużać trasę, więc myślę, że tak około 10-12 km. W jedną stronę? W jedną stronę. Jak szybko w trener jedzie? A nie śpieszę się. Staram się delektować podróżą. Dobra, to szerokości. Dziękuję. Super rower, dziękuję.